Witajcie! To jest nowy program Płatki z Mlekiem. Jestem Bigunarium Batar, a ze mną... Wiktoria Kula. Mamy dla Was dzisiaj fantastycznych gości i super rozmowy. Oprócz tego będziemy mieli też testy, rzeczy, które są potrzebne, przydatne oraz niezbędne. Bądź w ogóle Wam się do niczego właśnie nie przydadzą. Ale miejmy nadzieję, że jednak się przydadzą i na pewno nam się i Państwu przyda informacja, kto jest dzisiaj naszym gościem. Zapraszamy Mateusza Damięckiego. Oj tak, który zagrał niesamowitą rolę. No moim zdaniem taki opus magnum furiosie. Cześć Mateusz, cześć, proszę bardzo. Cześć. Ja witam serdecznie. Cześć. Nie siadaj, proszę. Opus magnum. Opus magnum. Bardzo lubię te lody. Pyszne. Tak, ale nie z oposa. Ty jesteś, kurczę, poliglota. Polito? No, politolog, poliglota. A, mówisz w wielu językach przydatnych i w wielu językach nieprzydatnych. No, głównie w tych nieprzydatnych. Okay. Takie... Tu może na początek zobaczymy sądy na twój temat. Zrobiliśmy sądy, zapytaliśmy ludzi, co o tobie sądzą. Mateusz Damięcki. Taki aktor, tak. To lubię. No. Sympatyczny aktor, bardzo mi się podoba, przede wszystkim człowiek z charakterem. Jest fantastycznym aktorem młodego pokolenia, moim zdaniem. No i tak. No jakiś, wiesz, taki amerykański, to tak. Czy... A, że De Niro? No, no, w sumie. Damięcki? Nie. Ta sonda to była przesonda. To była petarda, krótka, takie trsz. Korsarz. Trsz. Aha. Ale, okay. Ale uwaga na palce. A możesz jeszcze raz ją puścić? Czy dasz mi ją do domu? Jasne. Czy w filmie Furioza uważasz, że to była twoja życiowa rola? Jest dla ciebie bardzo ważna? Jest dla mnie bardzo ważna. Jest moment jakiś przełomowy. Wydaje mi się taki tak zwany punkt zwrotny, używając nomenklatury filmowej, scenariuszowej. Vantage point. Yeah. Kojarzycie z innych filmów, takich jak chociażby Kochaj i tańczy, który jest jeden z moich ulubionych filmów i oglądam zawsze jak leci w telewizji, więc wydaje mi się, że... Ale na DVD też sobie możesz kupić i wtedy będziesz miała go zawsze, kiedy będziesz potrzebowała. No w sumie tak. Ja mam na Blu-ray. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale no, słyszałem, że w ogóle to jest też twój jeden z ulubionych. To jest mój też takich przełomowych. To jest ról. Ulubiony mój film. O! Tak. Dlaczego? Wszystkie... Jak miałem te 26 lat, jak go nagrywałem, to wszystkie 13-latki, które to oglądały, dzisiaj mają odpowiednio więcej lat. I dlatego jest to mój ulubiony film. Bo tak mówili, to jest film dla małolatów, dla małolatów. No, popatrz, poczekałem i... No, a teraz masz 40. Mam 40 i idę sobie na przykład ulicą warszawską, i mam sukces towarzyski. Ale tak czy siak ludzie mówią, że aktor młodego pokolenia. Ta pani powiedziała, tak, rzeczywiście. No. Bo tak jest napisane w internecie. Ja tam mówiłem, że nie, że te, ale ucięliśmy. Ale bardzo ci dziękuję, że broniłeś rzeczywistości, bo tak mówię, napisali w internecie, że jestem aktorem młodego pokolenia, napisali tak 23 lata temu i tak już zostało. Zostało. No, no o mnie też tak mówią. Później idę na casting i mówią, co pan tu robi? Ja mówię, no napisane jest, że bohater 38-42 lata. To casting nie był u Wajdy. Ja, a oni patrzą w internet i mówią, no ale pan jest młodego pokolenia. No tak. A kto jest swoim ulubionym reżyserem, bo jednak to jest bardzo ważne. Cyprian Teolęcki. Zrobił Furiozę. Wiem. To znaczy ja tak też trochę mówię, bo on udzielił ostatnio wywiadu i powiedział, że ja jestem jego ulubionym aktorem, więc no wypadałoby jakoś się odwdzięczyć. I odwdzięczyłeś się... Po to tutaj przyszedłem dzisiaj, tak. Powiedz mi, jak ty to zrobiłeś, bo ty zmieniłeś się totalnie nie do poznania. To tak jakby, wiesz, ja miał zagrać dyktatora Korei Północnej. No tak, zdenerwowałem się a propos tego, co powiedziałeś, bo odłożyłeś wcześniej swoją podkładkę i myślałem, że nie wiem, dojdzie do rękoczynów jakich. Wiesz co, to Golden tam sam wszedł we mnie i zrobił to, co miał zrobić. A mógłbyś zrobić, żeby Golden wszedł i we mnie? Masz za dużą głowę. Dobrze, że ty tak powiedziałaś. Nie, wiesz co, to jest tak, że jeżeli się ma pół roku na przygotowanie roli,
to ona siłą rzeczy prędzej czy później, w tym wypadku prędzej, w tobie znajdzie miejsce ta rola. Mm. Jak masz 2 tygodnie, to wszystko trzeba robić na chybcika i chybcik, takie fajne słowo dla ciebie. Takie hopsiup. Hopsiup. I wiesz, jest trudno, a jak się ma tak pół roku, trochę nawet mniej niż pół roku w przypadku Furiozy, to i tak jest więcej niż mógłbyś się tego spodziewać. I chodzi o to, że się chodziło na te siłownie i tam te mięśnie przyrastały siłą rzeczy i nagle zdałem sobie sprawę, że to już nie ja chodzę na siłownię przygotowując się do roli Goldena, tylko nagle zaczął do tej siłowni przychodzić Golden, który przygotowywał się do ustawek. Wow. To jest naprawdę super. Tylko musiałbyś sobie wymyślić jakiegoś bohatera, którym chciałbyś zostać. Mogę ci Goldena pożyczyć. To ja będę, jak ty mówisz Golden, to ja będę brąz. Kobiety lubią brąz. Brązen? No brązen, tak. Okej, okay, good. Czyli musisz wiedzieć, że tego chcesz, przyjąć fajną dietę. Co jadasz na co dzień? Płatki z mlekiem. Okej. Okay. Miałem takie momenty, że rozmawiałem z czekoladą. Nie rozmawialiście nigdy z czekoladą? Tak, czasami na mnie patrzy i krzyczy do mnie. No dokładnie, dokładnie miałem dokładnie to samo. Leżała ta czekolada na stoliku w takim przedpokoju i pamiętam jak dziś, jak dyskutowaliśmy, ona mówiła, zjedz mnie, zjedz mnie. Ja mówię, a nie, nie zjem cię, dzisiaj nie. I ją troszkę zakrywałem po to, żeby jej nie było widać. Pytanie, czy finalnie została zjedzona? Później ją zjadłem, tylko wiesz co, no tak się wietrzała przez pół roku, a nawet dłużej to ten. W jakim siebie dubbingu widzisz? Jaką rolę chciałbyś odegrać? Poczekaj, już? Muszę? Szybko? Nie wiem. Chciałbym powiedzieć, ale to odwrotnie robimy teraz. Ja mówię, a ty się dostosowujesz do mnie. Wiesz co, ja zagrałem kiedyś Krzysia w Kubusiu Puchatku. Jak ty na chleb mówiłaś Beb. Nie, ciebie jeszcze na świecie wtedy nie było. Mhm. Mam 23 lata. No to już tak zdecydowanie dawno? Ciebie nie było na świecie, okay. Bo jak ja miałem 23 lata, a ty się rodziłaś, to ja już byłem 13 lat po tym, jak nagrałem ten dubbing. To zdecydowanie. Ale przyznam szczerze, że chyba taką moją ulubioną rolą jest Nick w takim Netflixowym serialu pod tytułem Big Mouth. To jest taki serial, który mówi... Już przestań. A. To jest taki serial, który mówi o dorastaniu. Pete Davidson. Yeah, come on. A ja tam Nika robię. Nika Bercha. Mam bardzo duże usta. I moja znajoma kiedyś spytała, ty Mateusz, słyszałem, że to jest tak o dorastaniu i że w ogóle to jest, kurczę, takie, żeby wprowadzać młodego człowieka w ten okres taki trudny dla niego, Sturm und Drang, taki, wiecie, że cały czas na... Trądzik. Namiot bardziej, że pod namiot. Jurta, no. Jurta. I ja mówię, no nie wiem, to najpierw obejrzyj może sama z mężem i będziesz wiedziała, czy możesz obejrzeć to z synem. Obejrzeli pierwsze 3 minuty pierwszego odcinka pierwszej serii i sami musieli wyłączyć, bo było tak dla nich żenująco, więc tam jest mocno, mocno. Bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli panowie chcecie sobie przypomnieć, jacy byliście jako 13-14-latkowie i nie mieć kompleksów, że nie wiem, może to było coś złego i że byliście jedyni tacy, to sobie obejrzycie, okaże się, że wszyscy faceci w tym wieku są identyczni. Jak łączysz ojcostwo tak naprawdę z rolami w serialach i w filmach? Dobrze łączę ojcostwo z rolami, bo tak się umówiliśmy z żoną, że jak jestem przed kamerą, to nie muszę trzymać dzieci. Nie, jest super, słuchajcie, naprawdę jest super. Ja się bardzo cieszę, że możemy my się spełniać i że te dzieci nasze nie protestują za bardzo. My też nie mamy takiego poczucia, żebyśmy do czegokolwiek ich zmuszali. No, oni się po prostu w teatrze dobrze czują. To dobrze, bo to tak może świadczyć o tym, że w przyszłości na przykład będą kulturalni. Czy ty chodzisz, jakby wysyłasz castingi też na zagraniczne produkcje? Tak, ja mam. Oprócz rosyjskiej, bo jakby rozumiem, że... Ja mam agentów. Ja mam agentów po całym świecie, porozrzucanych MI6. Nie, ja mam, wiesz co, tak. Nie, ja mam agenta zarówno w Rosji, jak i w Moskwie, jak i w Anglii, który de facto teoretycznie reprezentuje mnie też w Stanach Zjednoczonych. I mam takie, kurczę, super historie, bo ja jestem w tej samej agencji co Ralph Fiennes.
No nie, jakbyś powiedział Ralph, to on by wstał i wyszedł właśnie. O, Rafe? Rafe Fiennes. Fiennes? Z nazwiskiem to nigdy nie wiem, ale wiem, że Rafe. Ale powiem ci, że on jest dokładnie... Jesteśmy w tej samej agencji. Jesteśmy, i to jest jedyna rzecz, którą mogę się pochwalić, bo przez 6 lat nic nie zrobiłem w Wielkiej Brytanii, oprócz tego, że jestem z nim w jednej agencji. No ale to jest jedyna. Raz do mnie zadzwonili, mój agent zadzwonił i spytał, Matt, czy jesteś wolny? Ja mówię, ale kiedy? No, pojutrze. A ja mówię, po co? Bo Rafe chciałby przeczytać rolę i potrzebuje kogoś do podrzucania tekstu. A. Ja mówię, okej, okay, ale nie możesz ty mu podrzucić. Nie, bo on by chciał kogoś spoza Wielkiej Brytanii. Mhm. I to, żeby tak, ja mówię, ale co, że byłbym też nagrywany na te kamery? Nie, nie, chodzi o to, żeby po prostu był tam poza kadrem i mu podrzucał ten tekst. Ja mówię, ale ja gram spektakl. A agent mówi, no to, ale nie możesz odwołać tego spektaklu. Ja mówię, okej, okay, ale że co, no kupisz sobie bilet, mówi, przyjedziesz, jakiś hotel sobie załatwisz, podrzucisz mu ten tekst i wrócisz później do Polski tam. Jakoś się dogadaj, żeby to jednak zdecydowałem, że nie. Bo Brexit. Bo oczywiście Brexit i że w ogóle, wiesz, no kurczę. Co prawda miałem później taką historię, że dostałem casting z Wielkiej Brytanii i tam miałem gadać jako zagraniczny, jako obcokrajowiec z takim wschodnim akcentem, miałem gadać z Brytyjczykiem. No i też chciałem zadzwonić do Rafe'a, żeby mi przyjechał, podrzucił, ale on akurat nie mógł. A, szkoda. On kurde, mógł odwołać cokolwiek, co tam miał. Znaczy, on chyba na grzybach był wtedy. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was test takiego przedmiotu jak... Bumbo! Czyli taki oto siedzik do nauki siedzenia. Jest to siedzisko dla dzieci od 4 do 12 miesiąca. W Ameryce jest to dość dużym hitem. Jest to podobno świetny sposób, żeby nauczyć dzidusia siedzieć. Można też użyć pasów, które tutaj są, ale nie trzeba. Chyba jest ok. Jest bardzo dużo osób, które polecają ten produkt, ale także i które negują go. Bumbo jest wykonane z bardzo miękkiego materiału, ale stabilnego. Dziecko nam z tego nie wypadnie. Można posadzić dziecko na stole, na podłodze, ale pamiętajmy, zawsze trzeba dziecko pilnować. Mamy nadzieję, że nasza opinia wam się przydała, a przede wszystkim odczucia Lili co do tego siedziska. Monika Laskowska, moi drodzy, najlepsza, polska, dziennikarka, Jeszcze? Chodź, bo już mnie zacałuję. Cześć, kochana. No ja bym chciał jeszcze. Całuśni jesteście, to będzie program o całowaniu? Tak. Chciałbyś, Bilgu. Podsunę się do was troszeczkę. Co na to twój facet wtedy? Facet? Ja nic nie wiem. Nie wyciągniesz. Właśnie my też nic nie wiemy. Nie wyciągniecie tutaj, nie. Ach, czyli jak mówię, twoja prywata jest na tyle mocna, że jest za żelazną kurtyną. Wiesz, to nie mówię o bliskich mi osobach z tego względu, że każdy reaguje inaczej zupełnie na hejt. Nie zawsze nas kochają i tak naprawdę chciałabym te bliskie moje osoby uchronić przed nienawiścią, złością, no hejtem. Powiedz, czy jest, czy nie ma? Bo to jest jakby ważne, czy twoje serce jest zajęte przez właśnie... Moje serduszko bije. O, to jest dobre określenie, bije. Najważniejsze, żeby biło. Oczywiście. I żeby było. Jest, i to duże. Jak bardzo? Mów stop. Takie wielgachne. Bardzo duże. Kurczę, no dla mnie tyle dużo to jest duże. Dużo miłości. Jestem naprawdę osobą, która kocha wszystkich ludzi. I nawet jak ktoś mi zalezie za skórę, to wiem, że ma jakiś powód, a że ja nie zawsze jestem miła, sympatyczna, ale bywam różna, jak ta kobieta, wiesz. To może to jest idealny moment na zobaczenie sondy na twój temat. Bilgun przeprowadził taką. O nie, zamieniam się w słuch.
Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Znaczy, wie pan co, słabo to te osoby znam, jeżeli chodzi o te młode dziennikarki, ponieważ te młode dziennikarki często wypisują bzdury. Najlepsza polska dziennikarka, uważana. O Jezu, tak. Właśnie no. Musiałem chwilę marzenie, pomyśleć, to, to marzenie. Jest, tak. Pani Monika jest bardzo zabawna. Pani oczywiście. Monika jest bardzo piękna, jest bardzo najpiękniejsza. Ale by się przydało więcej przygotowania, żeby nie myliła imion, nazwisk. Monika Laskowską, najlepszą polską dziennikarkę. Nie bardzo, nie. Ojoj. W ogóle polskich tak aktorów to nie znam. Pozdrawiam najlepszą polską dziennikarkę, oglądam z moim najlepszym kolegą czasami. Ale pan mnie nie poznał, dwóch, nie poznał, nie rozpoznało mnie. Nie wiedzieli, wiesz, o kim mówisz. No bo tam, ja nie chciałem, żeby to wszystko było właśnie słodkolorowe, nawet specjalnie. Zapłaciliśmy temu panu, żeby nie wiedział. Wiedziałam, że jesteś do tego zdolny, wiedziałam. Jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z dziennikarstwem? Wiesz co, lat 6 prowadziłam programy na żywo. Znajdzie obrazek różniący się od pozostałych. Pani ma kolczyk w uchu, druga pani na obrazku nie ma na przykład. I widzowie dzwonili. Prowadziłam przez 6 lat te programy. Zaczynając programy było mi bardzo ciężko. Stresowałam się strasznie, słuchajcie, ja to mówiłam dzień dobry, Monika Laskowska. I wszystko tak zaznaczałam wyraźnie, żeby te R było, dykcja, żeby była bardzo dobra. I w pewnym momencie mówię, co ty Monika robisz? No przecież to jest, mówię, tyle lat, doświadczenie takie duże. A rzeczywiście na żywo programy są, mają zupełnie inną specyfikę, inaczej się prowadzi. Wiesz, że oglądają cię ludzie, jesteś w interakcji, cały czas w kontakcie z publicznością. No i było mi bardzo ciężko, ale powiedziałam sobie, dobra, mów jak do koleżanki. No i przełamałam wszystkie lody, popłynęło. Ja dokładnie kojarzę cię z Fame Ma, bo to bardzo często oglądamy, w sumie każdą galę. Pojechaliśmy z Adamem na trzecią galę Fame MMA. No Adam chciał po prostu sobie oglądać i mówi, robimy coś, jakiś materiał? Ja mówię, no pewnie, mamy kamerę w aucie. Więc rozstawiliśmy sprzęt i zaczęła się moja przygoda. A gdybyś dostała taką propozycję, nie chciałabyś zawalczyć? Wiesz co, bardzo dużo osób mnie pyta o to, czym walczyła i widzą, już mi dobierają mi przeciwniczki i tak naprawdę i są, a powiem wam, że są bardzo ciekawe pomysły na moją przeciwniczkę. Bardzo ciekawe. Jakie? Od bardzo młodziutkich dziewczyn po kobiety dojrzałe. Tak? No to dawaj, robimy trening. Co? Sparujemy? No, dawaj. Dobra, ale ja w sukience? No dobra. Tu ja mam ten lepszy profil. No nie będziesz kopała. Nie będziesz ja mam ten lepszy profil. Ja mam żaden gorszy. Ale dlaczego każdy mam gorszy. Co? Dlaczego mam nie kopać? Czekaj. Tak się no bo jak będziesz kopać, to będziesz flashować. Ale ja tak kopnę, że nie będę. To puścimy z innej kamery. Zrobisz tak, zrobię. Tak. Kopniesz tak. Dobra, no to dawaj, pokaż co umiesz. Nie pokazuję, bo będę wszystko wiedzieć. To szkoda. To może jakiś... Innym razem. Face to face. Wiem, że to jest modne, więc dziewczyny... Z Wiki? No. Dobra. O, ja wam będę tutaj... O, dobra, to... A teraz... Usuń tu. A ty będziesz po środku, żebyśmy się nie pobiły. A właśnie, profil musi... Czekaj. Mamy być poważne, nie? Tak. To czy ja potrafię? Czy... I nic nie mówić. Nie, właśnie trzeba mówić. Czy macie sobie coś do powiedzenia, dziewczyny? Czy to możemy jest... cię zlać? A spróbuj, jak potrafisz. Mnie? No ciebie. A ciebie! Myślałam, że ty chcesz mnie widzieć. Nie, jego. Ale widziałem tę iskierkę w twoich oczach. Myślę, że rzeczywiście Wiktoria się zestresowała i ja musiałem ratować moją partnerkę. Nie, Wilgun cię obroni, tak? Tak. Dobra. Ja obronię. On będzie miał z nami szans. No i jak myślisz? Przyjmę to na klatę. Jak face to face poszło? Bardzo ładnie. Jak dwie piękne twarze się spotykają na face to face, to nic, tylko się delektować i obstawiać. Zakłady bukmacherskie, to mogła być wasza reklama. No ale ty gadasz i gadasz, ile facet może w ogóle mówić. No, to ja nic nie mówię właśnie teraz specjalnie. Wiktoria ci niech się wypowie na temat oceanu, w którym się zatopiłaś w oczach Moniki. Na Facebooku pojawił się komentarz, który brzmi tak. Poziom dziennikarskiego zawodu dobrnął do tego, że losuje się go w automatach w Mielnie za 2 złote. Czy uważasz, że 2 złote to dużo? Wiesz co?
Dużo to jest pojęcie względne bardzo, tak? Zależy od tego, gdzie widzimy zero, gdzie widzimy liczbę ujemną, gdzie widzimy liczbę dodatnią. To tak jak bierzesz szklankę, szklanka może być, której nie ma wody. Nie rzucaj, nie rzucaj. Załóżmy, że szklanka jest do połowy, ma wodę. I ktoś może zobaczyć, że jest prosimy, w połowie... Prosimy pana tutaj, żeby... Wodziana. Tak, mleczan. O! Tak naprawdę Stanisław Mleczan. A gdzie pan z kaloryferem? Z kaloryferem? Tu jest boiler. Są widły. Ulala. Trzymaj chwilę. Zazwyczaj mam miotłę, a nie widły. Ale to ja jestem za wsi, więc mówię per. Wszyscy tam. Proszę bardzo. Mleczko. Czy może być do połowy? Momencik. Ja go nie wypiję. To tutaj do połowy, panie Stanisławie. O, już do połowy. O, dziękuję. Więcej już nie ma. No dobra. Chciałeś face to face? Nie. No i co teraz? Robisz z igły widły, przestań. Zostawiam, jakby zabrakło. Dzięki, dzięki. Ja wesołej chwili. Ale tę mietłę bierzesz? Ja nie dostałam mleka. Zgłaszam reklamację. Chyba zostajesz. Nawet ładnie. Masz tutaj, teraz już możesz mówić. To jestem Posejdonka. Pani Posejdonka. Tak, Neptunka. Neptunka. Do twarzy tobie. Jestem boginią już. Do twarzy ci z widłami. To będę siedzieć dumnie w takim razie. Ale tak, tak musisz tak popatrzeć i mówić, jesteś moim niewolnikiem. Do kamery tamtej. Nie. Na takie przyjemności to trzeba zasłużyć, wiesz? A... To było moje przez chwilę. To proszę. Dziękuję. Mówiłaś coś o do połowy. No właśnie, jak szklankę widzisz, coś tam wyleciało. Źle krowę wydoili. Szklanka może być do połowy pełna albo do połowy pusta. I tak jest właśnie z wartościami, że ta dwójeczka może być dla kogoś bardzo dużą liczbą, a dla innej osoby bardzo małą. A dla mnie jest tak akurat. Jestem bardzo rad z tego faktu, że ty zaczęłaś w TV reklama, ale teraz już jesteś na swoim. Wiesz co, to było tak naprawdę bardzo spontaniczne, bardzo szybkie, bardzo szybka decyzja. Rzeczywiście już od jakiegoś czasu, ponad rok mi i z federacji różnych, i osoby, które gdzieś tam kierują tym wszystkim całym zamieszaniem świata walk, proponowały mi, podpowiadały, żebym otworzyła swoje, coś swojego, bo chyba to jest najwyższy czas. A ja sobie myślałam, nie, no fajnie mi się współpraca układa, to po co zmieniać, ale był moment, kiedy powiedziałam, dobra, to jest ten czas. No i poszło. Staram się wszystko robić kulturalnie, ale w tym męskim świecie, gdzie buzuje bardzo dużo testosteronu, co bardzo lubię zresztą, ale rzeczywiście tam jest ostro. Języki są cięte, bardzo ostre i ja jednak staram się zachować ten umiar i nie folguję, nie dać, nie popuścić, żeby ten język mój tam był bardzo taki cięty i ostry, chociaż bywa, że gdzieś tam jakąś szpilkę wbiję. Oho, ale jak reagujesz na te wszystkie podbitki tak zwane? Czyli co masz na myśli? No, czyli no, mam na... Ja jestem bardzo słaby w te klocki, ale gdybym miał poderwać Monikę, to raczej powiedziałbym, chodź, zabiorę cię do mojej jurty. Baby. Już myślałam, że za włosy i do jaskini. Jeżeli mogę doradzić panom, którzy oglądają, bo zapewne będzie większość panów, chociaż dziewczyny też ostatnio gdzieś tam oglądają mnie i bardzo lubią. Mam nadzieję. W końcu. Panowie, jeżeli chcecie poderwać dziewczynę, to pamiętajcie, nie musicie być przepiękni, bardzo przystojni i bardzo bogaci, chociaż fajnie by było. Ale najważniejsze jest poczucie humoru, dystans, no i inteligencja, chociaż trochę. A teraz najlepsza polska dziennikarka. W akcji! W akcji! Voilà! No, Bilgun, w takim razie chciałam się ciebie zapytać, jeżeli pytasz mnie o sprawy prywatne, jak twoje serducho bije, do kogo? Aha, nie chcesz powiedzieć? Ja bardzo chętnie powiem. To opowiadaj, zamieniam się w słuch. Ja już nic nie będę mówić, obiecuję.
Nie, w porządku. Ja bym bardzo chciał, żebyś mówiła, cały czas, żebyś mówiła, bo wręcz chciałbym powiedzieć, że moje serce bije tu, tam, gdzie ciepło zostawiłem tobie na siedzeniu. No i jak się czujesz? Bo ja czuję ciebie. Ciepło. No, twoje ciepło też czuję. Jestem ciepłą osobą, rzeczywiście. Ja chciałbym powiedzieć, że też, ale nie, nie jestem. Jesteś zimny jak lód? Nie, gdybym był ciepły, to bym się tobą nie interesował. Moje ciepło rozgrzeje twój zimny lód i się rozpuścisz. Ja już i dotrę do twojego wnętrza. No to ja stanę w tym wiadrze, co? Ale to jest mleko, jak cholera. Jak pingwinek, a nie jak bałwanek. No, jak bałwanek. Ale słodki. Słodki. U. Czy chcesz być taką Moniką Olejnik? Nie. Monika jest albo Olejnik, albo Laskowska. Jak nazywam się Laskowska? Nie mogę być Monika Olejnik, chyba że gdzieś tam coś czy tam, bardziej mi chodzi, czy chcesz kiedyś przejść w taki kanon dziennikarstwa jak... Polityka nie. Nie lubię oszukiwać ludzi. Skoro nie lubię polityki, to mogę zostać dziennikarką śledczą na przykład. Masz jakiegoś swojego... jakąś osobę, z którą chciałabyś zrobić wywiad? Takie marzenie. Tak, bardzo bym chciała zrobić wywiad z Bilgunem. Bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała wywiad przeprowadzić z Keanu Reevesem, którego po prostu uwielbiam od lat bardzo, kiedy byłam nastolatką. On jest podobny do mnie, dlatego. Tak. Uwielbiam po prostu. To jest taka postać, nie dość, że facet tak przystojny, że matko boska, genialny aktor, osobowość świetna. No i przede wszystkim bardzo skromny. I breathtaking. No i grał w zespole rockowym. To tak jak ja. Pokażesz swój taki beach face? Dobra, to ja noga na nogę i dziękuję wam bardzo. Ale czekaj, to już koniec? Co? Nie, no mój koniec na tym siedzeniu, ja przechodzę tam, a ty tu. Nie, czekaj, bo mi to bliżej wiki się fajnie siedzi. Dobrze. No nic, no ja na razie nie mogę nogi zdjąć z nogi. Reszta będzie w pay per view. Poczekajcie, bo jeszcze numer telefonu muszę podać. 0, 7, 7, 8. Nie pamiętam dalej. Ruf mich an. Bita, ruf mich an. We're sorry, the number you have dialed is not in service. I teraz powinniśmy puścić tę czołówkę z sondy, co tam lecą takie. Uwielbiam ten kawałek. Nie wiem co. A no, dawaj. Nie, ja powinien być na zimę. A ty tańczysz. Co? Dobra. No to proszę tam do kamerki. A ty też tu, dobra. To tutaj. Tutaj. Subskrybuj. Zadzwoń do mnie. Wciśnij dzwoneczek. Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Tam znajdziesz mnie na moim kanale. A ja wypiję twoje zdrowie. Ja się stresowałem. Że wyleję tam mleko? No, chociaż to byłoby fajne, gdybyś tak... I się rozlało. Zapraszamy was do lajkowania, klikania, udostępniania, szerowania, cokolwiek, nawet obrażania, tylko delikatnie. Proszę, nie bądźcie tacy wylewni, jak tutaj się wylewa nasze mleko. Także bądźcie z nami, a już niebawem kolejni goście i kolejne wspaniałe tria już, nie? Bo my jesteśmy duety, a tam są tercety. Dokładnie. Do zobaczenia. Cześć.